Orkiestra Akordeonowa, złożona ze wszystkich 27 wykonawców, a jednocześnie uczestników 5. Kaszubskich Warsztatów Akordeonowych. W wykonaniu usłyszeliśmy kompozycję pod dyrekcją pana Krzysztofa Nakickiego. Uczestnicy warsztatu przyjechali właściwie z całej Polski. Pozwolę się troszeczkę posiłkować karteczką, żeby nie pominąć nikogo. Uczestnikami są uczniowie ze szkół muzycznych Świnoujścia, Szczecina, Sławna, Olsztyna, Piły, Gdyni, Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, no i oczywiście Wejherów. Obecnie chciałabym bardzo serdecznie przywitać szczególnych gości, którzy zechcieli przybyć na ten dzisiejszy koncert. Bardzo miło mi powitać pana Andrzeja Arenta, prezesa Wejherowskiego Wydziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dyrektora pracy pozaszkolnej w Wejherowie. Koordynatora kultury w Rewie, panią Jadwigę Kamionkę. Jak również przedstawiciela starostwa pana Tomasza Hopkę. Również pragnę przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejszy koncert, zarówno wykonawców, tych naszych przecież najważniejszych na dzisiejszym spotkaniu, jak również pedagogów przybyłych i wszystkich, którzy znaleźli czas, aby posłuchać nas, zobaczyć, jak można wiele osiągnąć w tak krótkim czasie. Kurs przecież trwa tylko tydzień. Intensywność jego jednak była tak duża, że pierwsze efekty już mieli państwo możliwość posłuchać przed chwilą, bo jest to przecież tylko tygodniowa praca, a jak wiele zostało już osiągnięte. Dzięki właśnie pracy zarówno wykładowców, wspaniałych muzyków, którzy pracowali z dziećmi zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Myślę, że bliżej przedstawię je, bo osoby, które tak wiele wniosły do tych warsztatów po koncercie. Na razie poproszę panią Elżbietę Roślińską o prowadzenie koncertu. Praca na warsztatach przebiegała tak, w takich jakby trzech typach zajęć. Były próby orkiestry i właśnie to, czego orkiestra zdążyła się nauczyć w ciągu właściwie 6 dni, bo tyle trwały warsztaty, nie 7, więc wyczyn był większy. Orkiestra się już zaprezentowała, zatem wszyscy uczestnicy grali w orkiestrze. Oprócz tego dzieci miały zajęcia indywidualne i właśnie wytypowaliśmy do dzisiejszego koncertu 5 solistów. Właściwie wszyscy uczestnicy zasługiwali na to, żeby zagrać na tym koncercie, ale wtedy nasz koncert nie wiem, czy skończył się o 21 czy o 22. Dlatego usłyszą państwo tylko piątkę uczestników, od najmłodszych do najstarszych. Jako pierwszy wystąpi Tomek Zielonka, który jest uczniem pana Marcina Wardulińskiego ze szkoły w Lęborku i w jego wykonaniu, Tomku, możesz już zmierzać w stronę estrady. W jego wykonaniu usłyszymy utwór Zabawa wchowanego Bogdana Dowlasza. Thank you.
Poprosimy teraz na estradę. Poprosimy, a może na rozwój potrzebny. Ja mam silny głos. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poprosimy teraz na estradę Agnieszkę Lejman, która do Wejherowa przyjechała aż z Świnoujścia. Agnieszka chodzi do szkoły muzycznej w Świnoujściu, gdzie uczy się gry na akordeonie pod kierunkiem pana Krzysztofa Naglickiego, a tutaj na kursie pracowała z panem profesorem Krzysztofem Olczakiem. W wykonaniu Agnieszki usłyszymy sarabandę Jerzego Fryderyka Hennela. Tańce robotów Bogdana Doblasza, czwartą część tej kompozycji. Piotr jest uczniem pana Zbigniewa Stawiarza w Szkole Muzycznej w Szczecinie. Jest także Marcin Pietrasik, który uczył się w Szkole Muzycznej w Sławnie. W jego wykonaniu usłyszymy pieśń Pawina. Thank you.
Kolejna solistka wystąpi Ewelina Nowakowska, uczennica Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Olsztynie. Uczy się na akordeonie pod kierunkiem pana Zbigniewa Ostrowskiego i w wykonaniu Eweliny usłyszymy fińską polkę. Zespół z najmłodszych uczestników, oktet, czyli zespół złożony z 8 akordeonistów. W ich wykonaniu usłyszymy dwie kompozycje szwedzkiego akordeonisty i kompozytora Larsa Holma. Będzie to walc i marsz. Proszę teraz na estradę Natalię Belak, Miłosza Brzezińskiego, Mikołaja Magińskiego, Pawła Kastrowicza, Dominika Jadlisa, Tomka Zielonkę i Magdę Wachowę. Thank you.
wykonujących Michała Owakowskiego. Michał Owakowski ze Świnoujścia też był członkiem oktetu. Teraz proszę, żeby się przygotował kwartet w składzie Żaneta Ryczmańska, Dawid Mielewczyk, Krzysztof Lesner. Kto jeszcze gra w tym zespole? Wojtek Wiciński. Ten zespół pracował nad kompozycją Krzysztofa Nakickiego, która się nazywa właśnie kwartet, to jest kwartet akordeonowy, a materiał muzyczny tej kompozycji pochodzi z takiej piosenki dziecięcej Jadą, jadą misie.
sześciu wykonawców. Będą to Sandra Matyja, Arek Wojker, Mateusz Nowakowski, Patrycja Tucholska, Piotr Piotrowicz i Agnieszka Lejka. W ich wykonaniu słyszą Państwo dwie kompozycje. Najpierw suite tańców polskich Krzysztofa Nakickiego, a następnie w opracowaniu tego właśnie kompozytora melodię amerykańską Tom Dealey. Thank you.
kwintet, złożony już z takich bardziej zaawansowanych wykonawców. Mianowicie tworzą go tegoroczni absolwenci szkół muzycznych: Sylwia Gruba, Maciej Świdziński, Grzegorz Formela, Marcin Limon. I w wykonaniu tego kwintetu usłyszymy kompozycję Krzysztofa Naklickiego opartą na melodii kaszubskiej Ach mój wianku oraz amerykański Negro Spiritual Jerry. To nie wymieniłam Piotra na Pietrasika.
warsztatach uczestniczyło czworo uczniów ze średniej szkoły muzycznej. Były to Ania Czerwińska i Ewelina Nowakowska ze szkoły muzycznej drugiego stopnia w Olsztynie oraz Paweł Nowak i Szymon Chyliński z Liceum Muzycznego w Gdańsku. Utworzyliśmy z nich kwartet, który za chwilę wykona dla Państwa trzy tańce Wolfganga Amadeusza Mozarta w opracowaniu Krzysztofa Zaklickiego oraz temat znanego jazzowego pianisty Keitha Jarretta, Memories of Tomorrow.
części koncertowej dzisiejszego naszego spotkania. Taki mały suplement do koncertu muzyki kaszubskiej, który odbył się w niedzielę. To był koncert inaugurujący nasze warsztaty. Wtedy z przyczyn organizacyjnych nie doszło do prawykonania, czyli pierwszego wykonania na estradzie, dwóch części z tryptyku kaszubskiego skomponowanego przez pana Krzysztofa Napińskiego. Za chwileczkę z wiolonczelistką Anną Sławicką wykonam właśnie te dwie kompozycje. Pierwsza z nich oparta jest na pieśni Hej od morza, a druga na kolędzie Bosce ze słońc.
wykonawcą dzisiejszego koncertu, a więc uczestnikom kursu, jak również wykładowcom, osobach pani Rosińskiej, która była również współorganizatorem dzisiejszej w ogóle warsztatów. Także serdecznie dziękujemy. Jeśli można. Bardzo dziękuję. Dla wszystkich dzieci, dla każdego z osobna i wszystkim łącznie. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Dziękuję pięknie. Znaczy... Z twojej strony to powiedzmy podziękowanie za ciężką pracę. Sam troszkę gram na akordeonie. Chciałam powiedzieć, że tak właściwie to ja nie jestem organizatorem, organizatorem jest szkoła i tutaj władze Bejkerowa, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. A ja tylko tam wymyślam różne rzeczy, które właśnie dzięki organizatorom mogę przeprowadzić i jestem im za to bardzo wdzięczna. Bardzo tak miło, ale dzięki pani właśnie uporowi i pani ogromnemu zaangażowaniu z pewnością byłoby to bardzo, bardzo trudne. Również... podziękować również pozostałym wykładowcom, panu profesorowi Krzysztofowi Olczakowi. Serdecznie dziękujemy panu. Jeszcze dziękujemy, już raz dziękowałam, ale myślę nigdy dosyć podziękować za wspaniałe utwory, za wspaniałe przygotowanie, za pracę z dziećmi, z młodzieżą, również ogromne zaangażowanie. Serdecznie dziękujemy. Monika Borysionek, jak również pan, jeśli można, żeby przypadkiem się nie pomyliła, pan z Piły. Panie Rysiu, pan Andrzej Czaja. Panu Andrzejowi Czaj serdecznie również chcemy podziękować za pracę, za opiekę właściwie całodobową nad dziećmi. Dziękuję. Dziękuję. Pan Andrzej. Tak, jeszcze dla pani bardzo prosimy. Dziękujemy pięknie. Równolegle z warsztatami odbywał się również kurs metodyczny nauczania gry na akordeonie, który poprowadził pan Walery Kunac. I jemu również chcielibyśmy serdecznie podziękować. Czy można prosić? Oczywiście impreza nie miałaby szans powodzenia, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy, którzy wspomagali nas w zorganizowaniu tego konkursu. Pozwolą państwo, że wymienię sponsorów, dzięki którym było możliwe doprowadzenie do działania, do tych warsztatów. Są to już piąte warsztaty. A więc to dzięki państwa hojności, dzięki państwa zaangażowaniu mieliśmy możliwość przeprowadzenia tych warsztatów, mieliśmy możliwość pokazania dzieciom
inną pracę, możliwość może lepszego jeszcze doskonalenia aparatu gry, umiejętnej precyzyjnej gry na akordeonie, a również gry zespołowej, czego tak często nam brakuje przy dzisiejszych możliwościach szkół. Nie ma tak wiele możliwości pracy zespołowej, a tutaj właściwie dzieci miały okazję popatrzeć, same się przekonać, jak można pracować, w jaki sposób mieć inne możliwości prezentacji własnego instrumentu. Myślę, że było to ciekawe doświadczenie, z pewnością wykorzystają ją w dalszej pracy. Chciałabym tutaj podziękować naszym darczyńcom, byli Zarząd Miasta Wejherowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Takie piękne będziemy mogli prezentować, ale już pan może osobiście. Gmina Wejherowo. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z oddziałem w Wejherowie i ukłony tutaj w kierunku pana Arenta, którego już mieliśmy przyjemność. Wejherowskie Centrum Kultury, Zakład Poligraficzny Wejherplast, Cukiernia Sabinka, Wiaciarnia Dalia oraz Centrum Motoryzacji Auto Brunewicz. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze w imieniu oddziału Wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego chciałbym wręczyć takie upominki. Są to diabelskie skrzypce, tak jak pani, która zapowiadała, a może się uda akordeon i diabelskie skrzypce w duecie na przyszłość. Połączyć i bardzo bym prosił czterech wykładowców, bo tak mi podpowiedziano. No, chciałbym dokonać wręczenia w podziękowaniu za tak miłe warsztaty. Tak wspaniale. Piąte skrzypki to chciałbym przekazać dla pani dyrektor Kani, która jest głównym organizatorem tego przeglądu kaszubskiego. Niestety jest nieobecna, ale tutaj prosimy o przekazanie. Dziękuję bardzo. Skoro była mowa o pani dyrektor Kani, która nie jest tutaj obecna, ale myślę, że jest nam obecna duchem, to właśnie chcielibyśmy bardzo jej podziękować, bo to właśnie dzięki pani dyrektor mamy gdzie się spotykać. Wszystkie sprawy organizacyjne są załatwione, także chcieliśmy bardzo jeszcze raz serdecznie podziękować Szkole Muzycznej w Wejherowie i złożyć to właśnie do Zamku Światów na ręce zastępcy pod nieobecność pani dyrektor. Zajmujemy szkołę od rana do wieczora, więc muszą pracować na dwie zmiany. Panie portierki, panie sprzątaczki, panie w administracji są zajęte, także naprawdę bardzo dużo osób ze szkoły, prawie cała szkoła jest zaangażowana i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, że nam to umożliwiają. Coraz wielkie podziękowania. Mam nadzieję, że pani przekaże pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Przekażę oczywiście pani dyrektor Kani. Wydelegowała mnie, że tak powiem, w swoim imieniu, ponieważ osobiście niestety nie mogła przybyć. Natomiast oczywiście będzie otrzymała pełną relację z dzisiejszego koncertu. Ja mam nadzieję, że to spotkanie
pytanie podobało się Państwu, że możemy liczyć na kontynuację tych warsztatów w przyszłym roku i tak po cichutku uśmiechamy się już do sponsorów, że przypomną sobie o nas również i w przyszłym roku będzie możliwe właśnie kontynuacja tych warsztatów, ponieważ z tego co widać szkoły są zainteresowane tego typu kursami. Także mamy nadzieję, że jednak przynoszą wiele dobrego dzieciom, myślę, że i nauczycielom. I myślę, że spotkamy się w tak miłym gronie również za rok. Dziękujemy pięknie. Najciekawszą książką dla muzyka są nuty, więc zakupiliśmy dla Was. Każde z Was otrzymała właśnie na pamiątkę oprócz dyplomu w tym roku również kominek w postaci dwóch zeszytów nut. To może poprosimy teraz wszystkich. Poprosimy wykonawców tutaj, tak, na estradę i pani prosimy ich zdarzenie na to. Thank you.
Szkoły Bejkerowie. Zróbcie użytek z tych prezentów i przyjeżdżajcie do nas za rok.